Otwieram 23. sesję Rady Gminy Biała Podlaska, na której witam serdecznie wójta z kierownictwa urzędu. Witam serdecznie koleżanki i kolegów radnych. Witam media przybyłe na dzisiejszą sesję. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Zapytanie, wolne wnioski radnych. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Biała Podlaska na rok 2017. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z włączeniem. Panie przewodniczący, trwa ostatnia chyba w tym roku sesja Rady Gminy Biała Podlaska. No mieliśmy w planie jeszcze jedną sesję, ale jeżeli dzisiaj tak pięknie wszystko idzie, radni są zgodni z wszystkimi decyzjami, jakie zaplanowaliśmy na przyszły rok, chodzi o nowy budżet przede wszystkim, to ja myślę, że obejdzie się dzisiaj na tej sesji i możliwe, że my zatwierdzimy dzisiaj budżet uchwałą na rok 2017. Było uroczyście i było świątecznie. No jak każdego roku, jak jestem już 18 rok radnym, tak zawsze, panie redaktorze, ostatnia sesja przedświąteczna jest sesją uroczystą. I każdego roku inny zespół z Gminnego Ośrodka Kultury chce uprzyjemnić nam tą sesję kilkoma kolędami, podzielić się z nami opłatkiem razem z Radą Gminną. Dlatego to tak wygląda ładnie, ładnie, uroczyście. W tym roku to był zespół? W tym roku to był zespół Wrzos z Woskrzenic Dużych, ale przy okazji jeszcze wynagrodziliśmy dzieciaczki z poszczególnych szkół gminy Biała Podlaska, które brały udział w kartce świątecznej i zajęły poszczególne miejsca. Także bardzo miło na forum Rady Gminy o to wyróżnienie i wynagrodzenie drobnymi opominkami. Możemy się powoli pokusić o takie podsumowanie 2016 roku. Jaki to był rok dla radnego, dla przewodniczącego Rady Gminy Biała Podlaska, dla gminy Biała Podlaska? Ja myślę, że dla gminy Biała Podlaska to był rok bardzo udany, gdyż wykonaliśmy bardzo duże inwestycje, przede wszystkim inwestycji drogowych. Ja widzę po swojej miejscowości w Rakowiskach prawie 2 km asfaltu. To o czymś świadczy w osiedlu. Oprócz remontów dróg, tych jeszcze, które nie mają asfaltu, kamieniem tłucznym, że w tej chwili na dzień dzisiejszy nie mam żadnej drogi, na której można by było ugrzęznąć. I w innych miejscowościach, no trudno wszystkie wymienić, ale naprawdę ponad, tak jak wójt wspomniał, ponad 5 km dróg utwardzonych. Oprócz tego utwardzonych asfaltem, oprócz tego drogi, które utwardzone są tłuczniem. No i myślę, że nie było miejscowości pominiętej, której by się nic nie zrobiło. To samo zakładamy na rok przyszły. No w tej chwili wiadomo, że początek roku zawsze jest taki, że są te inwestycje tak zwane sztywne, muszą być pierwsze wprowadzone, gdzie korzystamy z dotacji unijnej. I one są, mają pierwszeństwo w uchwaleniu. Natomiast przy zmianach budżetowych, przy nowelizacji budżetów w kwietniu pojawiają się znowu kolejne drobniejsze inwestycje, bo wiadomo, że księgowość podliczy, co zostało z tego roku, jakie oszczędności. Oszczędności przetargowe. Tak, oszczędności przetargowe, które mamy. I myślę, że ten rok będzie 2017 jeszcze lepszy. A mnie cieszy przede wszystkim jedno, że dostaliśmy na Rakowiska dotację 850 tysięcy na przedszkole, które wreszcie ruszy. I z nowym rokiem ogłaszamy przetarg na wykonanie i będziemy mieli prawdziwe przedszkole gminne z funkcją świetlicy w Rakowiskach. Ja korzystając z tej okazji głosu życzę wszystkim mieszkańcom gminy Biała Podlaska, a w szczególności mieszkańcom okręgu Rakowisk wszystkiego najlepszego, szczęśliwych świąt i szczęśliwego nowego roku. Budżet ten w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej spełnia reguły wynikające z przepisów, które wymagają zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej oraz zachowania relacji między planowaną na rok budżetowy łączną kwotą spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym dla gminy Biała Podlaska wskaźnikiem spłat. Budżet, Wysoka Rado, już po stronie dochodowej osiągnął 56 997 278 zł 45 groszy. Prognozowane kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji przyjęliśmy do tego projektu budżetu w oparciu o informacje ministra finansów i podmiotów przyznających dotacje.
planowanym projekcie budżetu na rok 2017 w wydatkach zaplanowaliśmy kwotę 57 613 278 zł 45 groszy i ujęto środki na wykonanie zadań zarówno własnych i w tym obligatoryjnych, jak i też z zakresu administracji rządowej. I biorąc to wszystko pod uwagę, skład orzekający w Lublinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował ten projekt budżetu pozytywnie i jak tutaj informuje Wysoką Radę, nie znajduje zapisów naruszających prawo. Czyli pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2017 rok. Wójcie, ten rok się dobrze kończy. Kończy się dobrze rok 2016 i mamy budżet na rok 2017. Przyjęty jednogłośnie. To dobry prognostyk na kolejny rok. Tak, rzeczywiście dzisiaj Rada Gminy przyjęła już budżet na rok 2017 jednogłośnie. Jest to wynikiem bardzo dobrej współpracy wójta gminy z Radą Gminy i wszystkie zadania inwestycyjne, które my prowadzimy uchwalając to przez Radę. Nie ma żadnych tutaj niespodzianek. Wszystkie zadania inwestycyjne są akceptowane przez Radę Gminy. Stąd też jest pozytywna opinia o budżecie roku bieżącego, 16 roku, tak jak naszej Rady, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. I ja się bardzo cieszę, że ten budżet na rok 2017 został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i jest budżetem zrównoważonym. Główne wydatki inwestycyjne zostały przekierowane, tak jak w roku 2016 było na budowę dróg gminnych, w tym roku na 2017 idziemy w ochronę środowiska, na wodociągi i kanalizację. Takim priorytetem, głównym zadaniem jest budowa wodociągu w Dokudowie. Jest to zadanie w oparciu o środki finansowe unijne. 15,5 km długość wodociągu w zabudowie typowo rozproszonej. Wartość zadania 2 300 000, w tym pieniądze unijne czy środki unijne 1 300 000. Jesteśmy zadowoleni, że projekt został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy tą pomoc finansową, ponieważ mówię, 15,5 km w rozbudowie kolonijnej zadanie jest bardzo trudne, ale musieliśmy podjąć tego wyzwania, ponieważ woda ze studni kopanych tam praktycznie jest nie nadająca się do spożycia. Trzeba ją przygotowywać i dopiero wtedy. Dlatego jest taki piękny prezent. Uzasadniony. Uzasadniony jest piękny prezent dla mieszkańców Dokudowa. Nie kryję, że oczekiwali od dawna. Tylko wiadomo, zabudowa rozproszona, zadanie drogie, przyłączy wiadomo jak. Grabanów? Właśnie, ten Grabanów kochany, gdzie zapowiadaliśmy budowę kanalizacji w Grabanowie. To zadanie jest na tyle potężne, że angażując tylko własne środki finansowe, musielibyśmy rozbić to na lata. Dlatego usilnie staramy się pozyskać środki pozabudżetowe, w tym środki unijne. Zadanie jest wycenione na 6-8 miliona złotych, prawie 7 milionów złotych, cały Grabanów. Dlatego pozytywnie oczekujemy, że będzie pozytywnie rozpatrzony na wniosek. Wiemy już, że maksymalna dotacja do otrzymania jest 2 miliony złotych i dlatego też to zadanie rozbijemy na 2 lata. 17 rok 3 miliony angażujemy, na 18 pozostałe. Myślę, że te zadania to nie są wszystkimi zadaniami, bo jeszcze do tego dochodzą 400 tysięcy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy też na budowę przedszkola gminnego w Rakowiskach. Też otrzymaliśmy 850 tysięcy złotych dofinansowania unijnego. 850 tysięcy złotych. Dokładamy drugie tyle. Dokładamy drugie tyle i
jak dobrze pójdzie, w zależności, tylko o zależności od warunków atmosferycznych, będziemy się chcieli tak pospieszyć, żeby przedszkole ruszyło z wrześniem i nabór. Ale to mówię takim zastrzeżeniem i zapytaniem, że jak będzie można, tak, jeżeli pogoda pozwoli ruszyć już na przykład w pierwszym kwartale z budową, to do września się wyrobimy. Jeżeli nie, no to wiadomo. W miejscu więcej planujemy dla dzieciaków? Bo wiem, że to jest przedszkole łącznie ze świetlicą wiejską. Tak. Tam jest przedszkole dla czterech oddziałów. 3, 4, 5 i 6-letnie. Kiedyś 6-latki miały iść obowiązkowo do szkoły, teraz niestety zostają w przedszkolach. Robimy budowę przedszkola dlatego, że w naszych punktach przedszkolnych, ale już i nie tylko w punktach przedszkolnych, bo proszę zauważyć, że mamy już pełnowymiarowe przedszkola w Oskrzenicach od godziny 7 do 16 w Sławacinku i w Sforach. To, co teraz mówię, że te zadania inwestycyjne, to tylko wycinek tych zadań na rok 2017, bo lista zadań inwestycyjnych jest o wiele dłuższa. Ja tylko powiedziałem, że zadania pierwszoplanowe, tak jakby priorytetowe, to jest właśnie ochrona środowiska w tym roku. Ale dotyczy to także i remontów dróg, i tych nieutwardzonych, i utwardzonych, czyli te łatanie dziur przysłowiowe. I funduszu sołeckiego, modernizacja wielu obiektów. Także szereg zadań. Uchwała koleżanek i kolegów jest za przyjęciem budżetu gminy na rok 2017. Proszę o podniesienie ręki. Budżet wójcie zastąpięty jednogłośnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pięknie.